Witajcie na kanale Czytamy Razem Książki. Dzisiaj walentynki, dla niektórych nic szczególnego, a dla niektórych święto, które chcą celebrować, miłość z tej okazji. I my we dwoje, ponieważ stwierdziłam, że będzie fajniej zaprosić gościa. Przywitaj się. Cześć. We dwoje postanowiłam, że opowiemy wam o książce Miłość, po prostu żurnalisty. Jeżeli jesteście ciekawi, serdecznie zapraszam do oglądania dalej. Książkę Miłość, po prostu Miłość, czy właściwie, nie, Miłość, po prostu Miłość, żurnalisty. Obydwoje wysłuchaliśmy na platformie Storytel. To jest, są takie luźne zapiski pewnego mężczyzny, który tak jak o sobie mówi, że nie aspiruje do tego, żeby to była jakaś poezja, czy po prostu takie zapiski, luźne myśli związane z relacją, z taką kobietą, która bardzo mu utkwiła w jego sercu, oraz z innymi kobietami, które tam przyrównuje do niej, przypomina sobie, w ogóle jego tam takie związkowe, znaczy przemyślenia w oparciu o jakieś doświadczenia związkowe, głównie damsko-męskie. No i nie będę ukrywać, że poprosiłam cię, abyś przesłuchał tę książkę właśnie na Storytel, trwa godzinę, także udało się zgodzić tobie. Nie od przypadku mamy na sobie dzisiaj takie bluzy, Miłość. Dlatego, że żurnalista to nie tylko autor, ale to też influencer i właściciel sklepu internetowego, w którym można kupić właśnie takie bluzy, koszulki, czapki, książkę mam nawet, i to był, naprawdę zrobił bardzo dużą furorę na Instagramie i zamieszanie w internecie, jest bardzo znanym. I oboje przesłuchaliśmy dzisiaj tę książkę, trwała godzinę, także no może zacznę, zaraz wam opowiem, co ja o tym myślę, a zacznę, zadam kilka pytań Łukaszowi. No jakie odczucia, jakie wrażenie po książce, po przesłuchaniu? Pierwsze wrażenie to skojarzyło mi się z filmem Ty na Netflixie. Nie, tak samo. Psychopata, no. Nie? Psychopata, który się... Taki miałem... To było moje naprawdę pierwsze wrażenie. Ale weź, może opowiedzmy bardziej, co, o czym jest ta książka. Książka? No, to co czytaliśmy. To jest taki zbiór napisanych pod natchnieniem chwili chyba, takich zapisków. Emocji, jakichś doświadczeń, relacji damsko-męskich, męsko-damskich, nie? Bo mnie pisze facet. I na jakichś takich karteruszkach, kartkach on tam nie aspiruje do bycia poetą, przynajmniej tak mówił. No i co, jest to ciekawe, dobrze się, tak bawi się tym słowem, no nie? No, czasami używa gry słów, czasami ta podszyta jest taką ironią, także no, ciekawe. W pewnym sensie tak, w niektórych momentach nużące i nie było twistu na koniec, no zawiodłem się. Zaskakującego. W ogóle żadnego. Żadnego, no bo no, to może tak wiersze mają, no nie, że są... Nie, no oczywiście troszeczkę żartuję sobie, bo to nie dążyło do tego, to nie było jakby opowiadanie, powieść i to nie miało takiego jakby kierunku bycia fabułą, ale oczywiście to był tylko żart. Natomiast, no, słuchało się jakby miło, czasami było zaskoczenie pewnymi jakby wprowadzonymi elementami, każdy jakby taki zapisek był troszkę inny, ale inaczej zdarzały się jakby inny ton tych zapisów, to było ciekawe, natomiast często to się powtarzało.
Znaczy ja rozumiem, że to jest jakby zbiór, to my to słuchamy naraz, jakby po kolei w tym samym czasie. No ja miałam wrażenie, że ja przedawkowałam. Tak, a te zapiski tak naprawdę były pewnie z jakiegoś sporego okresu czasu. Tak więc... Dlatego, że to wszystko było skumulowane, to bo myśmy wcześniej się nie konsultowali na temat swoich wrażeń. Także, tak jak powiedziałeś o tym filmie Ty, to ja tak od razu na Netflixie jest film Ty, ja go recenzowałam. Także na kanale czytam rysem książki, no po prostu psychopata, którego celem było znalezienie miłości za wszelką cenę, osaczał te kobiety. Wynajdywał w nich coś, co mu się bardzo podobało, później to bardzo pielęgnował, wspominał i nie chciał się z tym rozstać. Tak, i robił wszystko, żeby tej kobiecie się przypodobać. Tak jak on to uważał, że i, no, powiedzmy, że lubiła kwiaty, no to jej nosił kwiaty. Nieważne, czy akurat była z nim pokłócona, albo miała, nie wiem, byłoby jej niedobrze. Ma te kwiaty i on ma pretensje i oczekiwania w ogóle, dlaczego jej nie chce, skoro powiedziała, że lubi. No. I no generalnie na samym początku powiem wam, że jak ja zaczęłam słuchać tej książki, to po prostu przede wszystkim urzekł mnie głos lektora. To jest Filip Kosior, no po prostu tak świetnie czyta. Ja właśnie nie wiem, że ci to może kontynuuj. Że słuchałam już ileś książek z jego udziałem i naprawdę w ogóle słuchałam dużo audiobooków, także umiem docenić i zauważyć świetnego lektora. Mhm. I naprawdę no rewelacja. Tak, to prawda i też miałem takie, cały czas miałem gdzieś z tyłu głowy, bo ja słuchałem kiedyś oficjalnej biografii Steve'a Jobsa. I chyba wydaje mi się, że był ten sam lektor, bo cały czas, później muszę to sprawdzić, bo cały czas tak jakbym zaraz, jakbym cały czas miałem trochę z tyłu głowy Steve'a Jobsa, to było dziwne trochę. No tak. I tutaj faktycznie może tutaj to był ten lektor, ale lektor był bardzo fajny. I on naprawdę dał skrzydeł tym treściom i właśnie jak zaczęłam na początku to słuchać, to sobie myślę, Boże, jak fajnie, jak po prostu takie miłe słowa sączą się powoli do mych uszu i mózgu. W ogóle jakie to jest miłe, żeby tak ci facet, tobie może nie, ale tak mówił, takie miłe rzeczy, no po prostu super. Ale później, jak bardziej się zaczynałam wsłuchiwać, to sobie myślę, Boże, co za psychol. I później z czasem, jak to się coraz bardziej rozwijało, to po prostu miałam dosyć i tylko sobie pomyślałam, Boże, żeby tylko na takiego faceta nie trafić, żeby, no wiecie, jako jednorazówka, czemu nie, nawet tam dwurazówka, ale żeby tak naprawdę, żeby się faktycznie zakochać, oby nie, także ja się wcale nie dziwię, że mu te związki nie wychodzą, dlatego że on, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale on jest strasznie określony jako człowiek, że ma, po pierwsze, ciągle wspomina o miłości, o kobiecie, którą bardzo kocha nadal, chociaż ona go już nie zostawiła i no i on cały czas to magluje. W toku tej książki jakby też dojrzewa do akceptacji tego, że ona go nie chce i też opisuje swoje emocje związane z innymi relacjami, z innymi kobietami, ale to ciągle jest gdzieś tam nawiązanie do tej pierwszej. Co wyobraźcie sobie, że masz taką dziewczynę czy partnera i on ciągle żyje w przeszłości, czy to jest miłe? No, nie ma szansy docenić tej nowej osoby, żadnej osoby i on w jakiś sposób jakby stało się to jego elementem tożsamości, tak to odebrałam. A tym bardziej to tak odebrałam, bo jeżeli, no chociaż no, nie musi to być aż tak super głębokie, prawda, ale jeżeli ma, sprzedaje bluzy, jeżeli ma konto na Instagramie, jeżeli jest, jest tak wiele temu poświęcił, no to myślę, że naprawdę głęboko to w nim jest
Ja bym nie chciała być w związku z takim, facetem. Nie, i tym bardziej takim określonym, także no nie. Myślę, że tutaj pierwszym powodem, gdzie może być taki dysonans poznawczy w związku z tą treścią, jest forma, w jakiej to słuchaliśmy, czyli audiobook. Myślę, że tutaj to, mając w ręce książkę i czytając... Sobie tak skupiąc tą treść, no nie? To by było inaczej. Tak, tak w tempie takim, jakie obierzemy, tak. Parę razy patrząc na to samo nawet, lub zastanawiając, mieć czas na zastanowienie się. Tak, tak. Natomiast ta forma audiobooka i ten czas taki... To było za dużo na raz. Szybki, tak. Tutaj też powoduje to, że mamy taki, na przykład, a nie inny odbiór. Mhm. Druga sprawa, że nie wiem, też mi się to troszeczkę skojarzyło, bo jednak jest coś takiego, że się coś słucha, to zawsze jest jakieś takie porównanie, stara się do czegoś takiego znajomego określić, albo nawet sam umysł próbuje to w jakiś sposób zinterpretować i połączyć z czymś, z czym mieliśmy już styczność. Mi narracja taka rwana, szarpana, prosta, ale nie w formie takiego prostactwa, tylko takiej prostoty, bardzo przypomina taką narrację, teraz może nie pamiętam imienia, ale na przykład jest taki autor Żółczyk. Też mi się to skojarzyło, ta forma takiej narracji z książkami, które pisze właśnie pisarz Żółczyk. Poza tym faktycznie oceniamy to teraz z perspektywy takiej subiektywnej, natomiast... Na podstawie też tylko jednej książki. Tak, i oceniając autora w taki sposób bezpośredni, natomiast jeżeli by to oceniać pod kątem jakby literatury romantycznej, to jest pewna taka, też to myślę, że można to przyjąć jako takie, że ma złamane serce, że próbuje jakoś sobie z tym poradzić, przepracować to, przetrawić. Tu widać wahania uczuć od takich bardzo, że mu czegoś brakuje, że mu jest żal. Czasami te emocje sięgają czegoś więcej, gniewu, zaczyna przeklinać, zaczyna używać słów wulgarnych, bo mówi, że miłość też powinna być wulgarna. Tutaj widać tutaj każdy z tych właśnie tych elementów, które napisał, powstawały właśnie w odległości jakiejś czasowej i te uczucia się dlatego też zmieniały. I żeby też to potraktować na przykład w ten sposób, to myślę, że też odbiór jest całkiem inny. No ale to jest kwestia tego, że myślę, że osiągnął to, co chciał, czyli ta różnorodność emocji i różnorodność interpretacji. I to w sumie też jest fajne. Trochę to na bieżąco szyję, ponieważ dopiero tak jeszcze nie zdążyłem nawet po przesłuchaniu tego dobrze to przemyśleć, ale wydaje mi się, że to jest nawet całkiem takie pod tym kątem właśnie takiej budowy i później odbioru całkiem to nie proste, jest takie, że można się na tym zastanowić i wysnuć różne wnioski. Mhm. A jeszcze jak ja słuchałam, to też miałam nieodparte wrażenie, że to były super teksty dla Taco Hemingwaya, bo jakby to było, jakby to śpiewał Taco Hemingway, to jeszcze lepiej wchodziło. Tak, tak. No, także to to mi się ogólnie podobało. Tak jak wam pokazywałam, mam jeszcze książkę. Książki oczywiście jeszcze nie czytałam, ale... Warszawa. Warszawa, także... Ale wszystko przed nami. Może też znowu, zobacz, długa nie jest, też radę. Przebrniesz? Przebrnę. No, to może jeszcze jakąś wspólną recenzję, to już będzie, wiesz... Długa książka tego samego autora, to chyba już... Chyba, no nie, to się tylko raz zdarzy. Nie, raz. Raz chyba. Raz ten romans, to wspominałam, że dwie części. Nie pamiętam teraz, ale jestem ciekawy, jak właśnie tutaj będzie ta treść w innej formie, nie audiobooka, ale właśnie takiej kontaktu z formą pisaną. Tak. Bo widzę, że to ma podobną formę takich czasami krótkich krótkich treści, tam trzy zdania, tak. A czasami też dłuższych, tam kilkunasto wierszowych. Także no, ciekawy jestem. Tak. A coś wiesz na temat w ogóle autora, żurnalisty?
Tylko tyle, że po tym jak przeczytałem, to znalazłem, że ma swoje konto na Instagramie. I oczywiście to, że jakby zmonetyzował swoje zainteresowania miłością. No i bardzo dobrze, nie? No oczywiście. Dlatego właśnie powiedziałam, że na ile to jest, wychodzi tak super od niego, głęboko i czy na ile biznesowo, dlatego brakowało mi tego słowa. No ale tak czy owak zmonetyzował to bardzo fajnie, bardzo dobrze. Znaczy, wszyscy się cieszą. No, wszyscy się cieszą, no tak. Ale jest konsekwentny w tym, co robi. Tak. Jakby ta jedna forma, jedna linia, którą tutaj obrał, no tutaj widać jakiś taki pewien sposób. Na pewno to jakoś wydaje mi się, że po tym co słuchałem, bo najpierw miałem tą koszulkę, bluzę, Dominika powiedziała, że właśnie to żurnalista, ja tam za bardzo nie zagłębiałem się w temat, okej, okay, koszulka, znaczy bluza. Bluza mi się nawet całkiem podoba. No i na tym w sumie moje zainteresowanie tym, co Dominika każe mi nosić, się zakończyło. Nie, no żartuję. Po prostu podoba mi się to, dziękuję. Chodzę w tym czasie. No tak, przecież mi się w pracy mówi, że upadłeś. Tak. I no widzisz, takie są różne odcienie miłości. I tutaj jakby jestem właśnie... Straciłem wątek. Ileż to razy musiałeś mówić? Okej. A jak sobie wizualizujesz jak autora? Bo autor, powiem wam, że on ukrywa swoją tożsamość, unika mediów, ale ja dotarłam do tego, jak on wygląda i ci pokażę zdjęcie, także najpierw mi powiedz, jaką masz, jak sobie wyobrażałeś, jak sobie wyobrażasz. To znaczy... No dobra, wysoki, niski. Ja wiem o czym mówisz, tylko wysoki, jak sobie go wyobrażałem. Znaczy, powiem ci tak, wyobrażałem, znaczy ciężko było, ponieważ wyobrazić sobie jedną postać, ponieważ tak przesłuchując tą po prostu miłość, jakby w każdym, w wielu momentach widziałem go trochę jakby inaczej. Także tutaj nie mam jakby takiej charakterystyki czy wyglądu postaci, czy to on jest prawdziwy, czy kreuje, nie wiem, czy jakbym go widział, to jest to, co bym sobie wyobrażał. Ale wyobraź sobie, że bo ja się zastanawiałam, czy on jest stary, czy on jest młody. Bo na początku myślałam sobie, że taki raczej młody, później gdzieś w połowie książki nawiązał do tego, że coś tam w 1972. To znaczy ja uważam, znaczy jeżeli chodzi o wiek, to uważałem, że on jest starszym człowiekiem. Ale jak bardzo? Jak bardzo? No. Nie wiem, 50, 70. Bo on, ja ci powiem, ale wiesz, żebyś się nie sugerował. Momentami, właśnie jak było to 72, to się zastanawiałam, czy on nie jest naprawdę starszym człowiekiem, sobie tak figluje i dworuje, żeby ktoś uważał, że młodszy. Później były jeszcze te elementy, że on takie drugie alkohole pije, no nie? To też raczej, nie wiem, no młodzież taka, to już trzeba mieć kasę i doświadczenie, żeby się znać, żeby umieć też docenić i chcieć wydać. Ale z drugiej strony te Instagramy i te media i no starsi ludzie nie są aż tak bardzo oblatani w tym. A tam się często przewija takie, nawet coś tam, hashtag coś tam, no nie, żeby podkreślić jakiś tam sarkazm. A to już jest charakterystyczne dla młodszej osoby. A później sobie pomyślałam, że a może opisuje nie tylko swoje doświadczenia i może dlatego ta kumulacja tych wszystkich doświadczeń, może niekoniecznie tylko swoich, ale może różnych osób, dlatego na mnie to było aż takie za ciężkie, za trudne momentami. A to może są doświadczenia wielu osób. No nie wiem, ale ty powiedz, jak ty sobie wyobraziłeś, że stary, młody? Nie wizualizowałem sobie. To sobie zwizualizuj. A jakby twoje życie od tego zależało, od tego pytania. Nie wiem.
No, no, nie wiesz. No dobrze, pokazać ci? To nie będzie takiego, znam, takiej niespodzianki, jak myślałam. Coś jeszcze chcesz powiedzieć? Pokaż. Chciałem tylko powiedzieć. Aha. Co? Chciałem... Zgasło? Nie, zrobić, bo wydaje mi się, że jest zaśnieżone. Wiem, czy niewyraźne. To ja przecież zrobię ten montaż. No i teraz jak ja ci pokazałam, to co sobie myślisz? Myślałeś o kimś innym? Trochę tak jakoś... Bo powiedziałeś, że instagramowe. Myślisz, że on to tak dla Instagrama? Nie, nie w tym sensie, że dla Instagrama. Tylko, że po prostu... No, okej, no są inne czasy. Czasy, w których forma przekazywania jakby uczuć i innych jakby wiedzy, wartości i tak dalej się zmieniła. I te, dlatego też Instagram jest pewnym takim narzędziem, które jest... Zmieniła? Z jakim na jaką? No z... No, kiedyś to po prostu pisało się listy, teraz wysyła się maile, kiedyś to pisało się tylko książki, teraz można być na serwisach społecznościowych. Mówię o tej formie takiej jakby społecznościowej, tak? Znaczy przekazywanie czegoś przez swój profil, czy to na Facebooku, czy na Instagramie, czy na innych mediach społecznościowych. Budowanie swojej marki, wartości, czy coś w tym stylu, za pomocą właśnie tych serwisów. Więc jakby ta koncepcja i plus jakby to pokazałaś mi też wygląd, dla mnie oczywiście to jest moje tylko subiektywne zdanie i to nie znaczy, że tak jest. Tak, myślę, że tak. No tak, też myślę, że on się, że to się uzupełnia. Ale jeszcze a propos tego, że stwierdziłam, że to są trochę jak teksty piosenek. Ty też to tak odebrałeś? Żeby ci to pasowało? Nie. Nie. A to jest były muzyk, wyobraźcie sobie, czyli gdzieś trafiłam troszkę. No, dobrze, to ja wam serdecznie dziękuję. Powiedzcie, czy znacie książki Żurnalisty, czy znacie jego profil na Instagramie, ale nie odchodźcie od ekranów, to jeszcze nie jest koniec, z tego względu, że najpierw jeszcze chciałam podziękować tobie za udział w filmie, no i tak jak obiecałam Łukaszowi za udział Nagroda za udział w filmie moim, to dostaję prezent walentynkowy wcześniej, bo my to nagrywamy dzień wcześniej, więc dostaję. Prawda, już jest 14. A, już jest, no to nie nagrywam tego wcześniej. Okej, tak, i powiem wam, jest za 22 w nocy walentynki, także proszę. Proszę, a zobaczcie jaka ładna torebka, podobna do Gentleman w Moskwie, ma okładka, taka książka. Już ja dostałem. Ale proszę, ciarki ci przychodzą po plecach? Nie. Taką minę masz? Dobra. No po ostatnim prezencie na święta. A tak, ostatni prezent to była druga część drugiej serii jakiejś książki, ale nie miałem wcześniejszych części. Ale opłatka była ładna. O, ale nie chce wyjść. Torcik Wedlowski nie chciał wyjść. Nie chciał wyjść, ale to na pewno się cieszysz, nie? No nie? Z tego się cieszysz. To jest wafelek, oblany czekoladą. Nie lubię wafelków. Chciałam, że jak książka ci nie spodoba, to mówisz to. Nie szkodzi, nie zmarnuje się. Obiecuję. I co? I Czarnobyl, historia nuklearnej katastrofy. Czy to jest nawiązanie do naszej miłości, naszego związku? Słuchaj, wbrew pozorom pamiętałam, a to jest też wyraz miłości, że chciałeś pojechać do Czarnobyla i sobie pozwiedzać, więc pomyślałam sobie, że taka książka będzie dla ciebie... Tak, planowaliśmy na ten rok wyjazd do Czarnobyla, zorganizowane wycieczki.
Ach, i się nie udało. No widzisz, ja pomyślałam sobie, że dzięki temu coś tam więcej się dowiesz, bo to jest książka... Nie, to w 2019 roku, na 2020 planowała UEM w sumie. Nie wiedziałam, czy się zgodzisz, czy nie. Ja się zgadzam, tylko ale... ja nie będę tak od promieniowania tam książki trzeba za mocno obciążać. No. No i wiesz, ja się na fantazy i tych innych nie znam, ale pomyślałam sobie, że z tej literatury... Nie czytam faktu... fantazy, błagam. Nie a czytam co? Fantazy. Wiesz, ewentualnie, jeżeli książki, takie książki, to science fiction, wiesz, jak chcesz. Dobrze. Z nastawieniem na science. Na science. Tak. Dobrze. A oprócz tego bardzo wiele różnych tytułów. To jest tylko to jest takie... non-fiction z nastawieniem na science, ale też na social. Bardzo fajnie, dziękuję, ponieważ... Pamiętałam. No, tak, pamiętałam. I jeszcze jestem przed obejrzeniem tego filmu, którego swojego czasu był bardzo serial, który był bardzo popularny. Jest dostępny na HBO Go, tak? Czarnobyl. Kilkoodcinkowy, no. Taki miniserial bardziej. Podobno bardzo ciekawy, opisujący tą historię. O, to super, bo ja też pomyślałam sobie, że ty tak w sumie mało masz czasu, więc... A tutaj jednak możesz krótkimi rozdziałami. Historia jest nieznana, a tutaj poznajesz no, szczegóły, więc jak masz mało czasu i nawet tylko cztery kartki, no to nie będziesz... Tu, nie, no, jak się dany roz... Nie ukaż. Ja bym wiesz... Mhm. Tylko rozdział albo podrozdziałnik. Ale nie rozumiem twoich żartów, ty nie wiesz? Ja muszę sobie taki profil założyć i mówić takie nieoczywiste żarty. A później influencerki będą mnie nagrywać o mnie jakieś takie podsumowania, streszczenia i będą mówili, że wariat, szaleniec. Ale jaki wspaniały. To wcale nie jest. I sprzedaje koszulki. Koszulki ze swoimi wyszytymi kawałkami żartów. Tak. Wiecie co, ja chyba muszę wam te żarty, no ja nawet nie wiem, czy bym dała radę spisywać. Generalnie, a tu by było nic śmiesznego. Pozdrawiam Cezary Pazura. W takim razie dziękuję wam za razem wspólnie spędzony czas. Zasubskrybujcie ten kanał koniecznie, tak samo i mój drugi, na którym również się w końcu ostatnio ukazał film. Fajne. Fajne oglądałem. Fajne. Z dobrym nawet dźwiękiem, bo oglądaliśmy później inny, taki dużej influencerki, youtuberki i miała gorszy dźwięk. A i obraz w moim filmie jest całkiem niezły, bo to mieszkanie wam pokazywałam w trakcie jeszcze, nie, pod koniec remontu, ale jeszcze przed meblowaniem. Dobra, i subskrybujcie, zostawcie kciuka i napiszcie, co wy o tym wszystkim myślicie. Tak jest. Tak jest. I pozdrawiam. Pa, pa!